Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Ewangelia według Mateusza, rozdział 5, werset 16. Arystydes o chrześcijanach pisał pewne ciekawe słowa. Arystydes z Aten, nazywany greckim filozofem, żyjącym w II wieku, nawrócił się i został chrześcijaninem. Gdy cesarz Hadrian odwiedził Ateny, przedłożył mu Arystydes apologię, w której opisana była obrona chrześcijańskiej wiary. Niektóre fragmenty tego pisma są następujące. Chrześcijanie natomiast o cesarzu odnaleźli wiarę, gdyż znają Boga. Gdyż znają Boga i wierzą w Niego jako w Stwórcę i Mistrza wszystkiego. Od Niego otrzymali przepisy i prawa, które wdrożyli w swoje zamysły i wyczekują z nadzieją przyszłego świata. Dlatego nie cudzołożą i nie dopuszczają się nierządu, nie składają fałszywego świadectwa, nie przywłaszczają sobie czyjegoś mienia, nie pożądają tego, co do nich nie należy, czczą ojca i matkę, wyświadczają swojemu bliźniemu dobro. A to, czego nie chcą, aby im czyniono, nie czynią nikomu innemu. Tych, którzy są wyśmiewani, pocieszają i stają się ich przyjaciółmi. Wrogom udzielają pilnie dobrodziejstw. Kroczą w pokorze i uprzejmości. Kłamstwa nie znajduje się między nimi. Miłują się wzajemnie, wdowami nie pogardzają, sieroty uwalniają przed krzywdzącym. Kto ma, udziela bez zawiści temu, który nie ma. Gdy ujrzą obcego przybysza, wprowadzają go pod swój dach i cieszą się z niego jak z rodzonego brata. Gdy usłyszą, że ktoś z powodu imienia Jezusa Chrystusa jest więziony lub uciskany, troszczą się wspólnie o jego potrzeby i ratują go, jeśli to jest możliwe. Czyż nie jest to piękne świadectwo, które wzywa chrześcijan, aby żyć tak, jak Chrystus żył?